Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. No, kolejny dzień, słuchajcie. No i trzeba z tym Alwinem, kuźwa, załatwić tę sprawę z tymi zawodami. No mam nadzieję, że z nim wygram. Nie wiem, czy wygram. No, zobaczymy. Zobaczmy. Łuk jest. To od razu go przypnę, bo pewnie o to mu będzie chodziło, chyba że Ciul coś wymyśli. I dodatkowo miedziane strzały też mam, ale to zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Jak na razie, słuchajcie, no cóż, trzeba dostać się do Ghostowi. To jest pierwsza zasadnicza kwestia. No a potem zobaczymy, jak tam będziemy, jak tam będzie się sprawa klarować i czy będzie się klarować. No, pierwsza kwestia, dotrzeć na miejsce. Chciałem wam tu jeszcze przed wyjściem pokazać, zobaczcie, mamy pisklaka. Ale jednego tylko? Kurde. Cisza. Piejo, kury, piejo. Ale mają koguta. Dobra, zobaczmy. Może gdzieś tuślaj się jeszcze jakiś skitrał. O, młode znalazłem, patrzcie. Nie, no, jeden pisklak jest. O, tu jeszcze drzewa są. A, dobra, jasne, ja już wiem, o co tutaj chodzi. Wiem, o co tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to generalnie, że to jest jakby trasa, przez którą będzie przebiegała droga. No i dotarliśmy na miejsce i teraz znaleźć tego ciulika trzeba. I gdzieś tam jest, 70 metrów, no dobra. Zaraz go dorwiemy i zaraz zobaczymy, co on tam sobie wykombinował. Gdzie on kuźwa jest? On tam już nad wodą jest? Tam cały czas stoi? Zresztą ma chłop zdrowie. No tak, kurczę, on tutaj... Opie! Bo ty tu zamarzniesz! Ty kuźwa... Nie zanotowałeś się ostatnim razem, że zima nadeszła? Czy o co chodzi? Dobra, jedziemy z nim. Witaj! Jak ci idzie twoja nauka? Założę się, że mogę cię teraz pokonać. Och, jak pewnie, w porządku, zakładam się. Ile? Za 100 monet mamy 3 strzały. Ten, kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa. Wchodzisz to? O, pewnie, zaczynajmy. Okej. Okay. Zdobyłem 64 punkty, teraz twoja kolej. Patrz i ucz się. A. No dobra, 3 strzały, tak? No to jak to było? To było gdzieś, kurczę, gdzieś tu? Chyba tak, nie? Już coś takiego było, nie? Dobra. Przede wszystkim schowajmy kuszę, wyciągnijmy sobie łuk i dodatkowo załóżmy strzały, bo to nam będzie potrzebne. I to jakoś chyba tak było, nie? Pyk i stro. No, ciut wyżej. Dobra, ile my tam mamy już? Ach, kurde, felek. No i co? No pokonali my go, czy nie pokonali? Witaj. Cóż, nie poszło zgodnie z moim planem. Możesz spróbować ponownie, jeśli chcesz. Zasady pozostają takie same. Dobra, wchodzę to. Nie no, kurde. Przekonajmy się, okej. Czyli 64 punkty lub więcej. Dobra, zabierzmy strzały. Kurde, skubany. Dobra, to trzeba stanąć jeszcze dalej gdzieś. Ja cię rzesz kręcę. Dobra, stajmy może gdzieś tu. O ty synku, ale żeś sobie wziął dystans, chłopie. No dobra. To gdzieś chyba tak trzeba będzie celować. Podejrzewam. O dupa. O dupa. No co mi tak znosi, kurde? Dobra, może o tak o. Pyk. Może podejdę jednak. Ciut bliżej. Okej, okay, celność 78%. 29 punktów. Dobra, ale gdzie ona trafiła? Zobaczmy, gdzie ona w ogóle trafiła i zbierzmy strzały, bo... Gdzie te strzały są? A, to prawie. Kurczę. No, tragedii nie ma, nie? Tragedii nie ma. Tutaj chyba przy tym kamyku będzie najlepiej. O, tutaj to będzie taki mój punkt, można powiedzieć, mniej więcej.
Chyba, że to było to, gdzie żeśmy stanęli poprzednio i była dupa. Ile mam? Kurde, coraz gorzej mi idzie. Nie no, to poprzednio było już lepiej. I sro. No ja nie wiem. Rozmawiaj. Witaj, cóż nie poszło zgodnie z moim planem. To co on, kuźwa? No, a jak później w to wejdę? A cóż nie poszło... Aha, okej. Okay. Czyli tak czy siak, to muszę go... Dobra, ale wiecie co? Spróbujmy trochę inaczej. A jeśli, dla przykładu, trochę poczytujemy. Poczytujemy i będziemy strzelać z kuszy. Zobaczymy, co to da. Gdzieś stąd, powiedzmy. No nie? Tylko zamieńmy po pierwsze łuk na kuszę i weźmy bełty. No taki muszę zrobić taki teścik, bo nie wytrzymię. Kuźma, Jasio, kombinator. Dobra, sprawdźmy tę teorię. Pyk. O, to też się liczy, da? O, to może coś z tego wyjść, kurde. Ta, kurde! Łożysz ty, synu, patrzcie. Widzicie, no, z kuszy o wiele lepiej idzie niż z łuku. A ja myślałem, że to łuk trzeba mieć. Witaj. Tak, i kto jest mistrzem? Nie bądź zarozumiały. Masz dużo większe doświadczenie niż ja. Tak, tak, a teraz moja nagroda. Jeszcze zobaczysz, będę więcej ćwiczyć i w końcu zedrę ten uśmiech z twojej twarzy. Pasuje mi. Sprawdzimy się przy następnej okazji. No nie, no ja, gdzie? To kurde, to... To ja teraz... Mały, duży zasubskrybował. To albo mały, albo duży. Znaczy... Ja rozumiem, że raz taki, ale to trzeba się na coś zdecydować. W każdym razie dzięki za suba i witam cię serdecznie. No... Ja nie chcę z nim cały czas tutaj rywalizować, no bo to przecież, no jeżeli to ma tak wyglądać, no to ja dziękuję. To teraz będę cały czas tylko z Alvinem rywalizował? To raczej nie. Dobra, zdejmę te bełty i założę je ponownie, pyk. No, i co my teraz mamy właściwie robić? No bo to generalnie to... Powiem szczerze, że nie mam zielonego pomysłu. Zielonego pojęcia, kuźwa, i nie mam pomysłu. Chciałem dwa w jednym tutaj, ale... No ale widzi tak, jak wyszło. Okej, dobra, kto ty jesteś? Jarogniewa. Jarogniewa, ty... Aha. Ktoś tam, Dalebor, ma dla nas jakieś zadanie. Ale ja myślę, że chyba trzeba się bardziej skoncentrować na naszej wiosce i na tym, co tam się dzieje. Więc pierwsza zasadnicza kwestia, to ja skoczę tylko tutaj do magazynku. Bo na pewno mamy coś do sprzedania. No w sumie to mi tutaj kusza w takim wypadku nie jest potrzebna. I sprawdźmy, co by tam można było wymodzić. No oczywiście, jeszcze zanim to nastąpi, to zobaczmy, przypomnijmy sobie, jak to wygląda sytuacja z dojściem do drewutni. Aha, tutaj sytuacja jest, jak widać, bez zmian. Czynności wydobywcze oraz budowanie struktur. No ale ile tych struktur można, kuźwa, budować? No nie, no można, ale... Kamienny nóż. Aha, tutaj miedziane noże to mam. A zaraz, to ja tego nie wrzuciłem im? Dobra, zobaczmy, co oni mają, czego nie mają. Noże mają. Siekierę mają brązową. Łopaty mają. Sierpy mają. Młotki mają. No i wsio. A już wodę wychlali. Co za matoły. O, i tu żelazne łopaty też mają. Patrzcie, żelazną łopatę, kuźwa, można za 250 sprzedawać, nie? A jest biznes. Chociaż ona jest uszkodzona, więc tak trochę zużyta lekko, więc nie wiem, czy to rzeczywiście tak będzie. Czy też nie. Ale generalnie to my tutaj mamy to, co bym chciał sprzedać, także chodźmy. Zobaczymy, czy moja zacna teoria się potwierdzi o tym, że można na tym zarabiać, tylko wypadałoby jednak ogarniać temat kopalni, nie? Druga kwestia, to jestem bardzo ciekawy, o, czekajcie, bo tutaj mamy jakichś ludzi.
Pole 2, dyplomacja 3, rybołówstwo 3, rzemiosło 3, Ustomira. Już nie, Sap, kurde, chłopie, ty to jesteś po prostu tak mało wytrzymały. Masz tak zrąbaną kondycję. Rzuć te fajki, mówię ci. A Wiltruda ma jedynkę wydobycie, tutaj dwójka, dwójka, dwójka i rzemiosło trójka. Stomira chyba wezmę, wiecie? Stomira chyba wezmę, chodź tutaj. Tworzę nową osadę. Spadaj. No i dobra. To w takim wypadku trzeba gościa tutaj przypisać. Kolejna gębę do wykarmienia. Prosty dom. Gdzie ty byś mógł zamieszkać? Ty byś mógł zamieszkać w sumie... A mieszkaj sobie sam, bo zaraz mi zapłodnisz tutaj drwala i będę miał kłopociki. Natomiast wolne miejsce pracy. Gdzie ja mogę cię rzucić, przyjacielu? Warsztat 1, warsztat 2. I czy ja mam tu... O, mam... a to moment. Dlaczego w tym warsztacie... W ogóle w warsztacie nikt nie pracuje. A, w warsztacie, no tak, no bo ja do warsztatu to nikogo nie przypisywałem. A do kuźni, a jeden na jeden, okej, okay, czyli warsztat, tak? Warsztat, to wiecie co, słuchajcie, to ogarniamy tak. Skoro tutaj mam wolne miejsce, to niech będzie rzemieślnik. I teraz ten rzemieślnik będzie mi robił fiolki. A niech robi, skubany. Co? Nie będzie się opierdzielał. Drewniana fiolka. Na stówę, gościu, na stówę. Ile zrobisz, to zrobisz, ale tam dziergaj, resztę ja sobie dorobię. No, niech robi fioleczki. Proszę bardzo. A my później pomalutku będziemy... Chyba, że wiecie co, czekajcie, bo tu jest... No dobra, na razie go tak zostawię. Ale... A ty w tym rzemiośle też masz trójkę. Dobra, to ciebie też biorę i z nim zamieszkasz, póki on cię tam nie pyknie. Okej, okay, dobra. No to musimy ją podpiąć, tak? Przypisać. Wiltruda. Wolne miejsce. Prosty dom. 1 na 4. No, no to ze Stomilem Olsztyn będzie mieszkała. To tutaj jest okej. Okay. I teraz wolne miejsce. To ja ciebie również bym chciał do warsztatu. O. Proszę cię uprzejmie. Wolne miejsce. Będziesz sobie z twoim przyszłym, niedoszłym mężem pracować. No i fajnie. I mnie się to bardzo podoba. Jest 2 na 2. Także spoko. No, no i gites. I co? I produkcja? Czyli jak mam to rozumieć, że... No dobra, no niech robią. Niech robią w każdym razie. Mnie się tam nie spieszy. Natomiast teraz, słuchajcie, chodźmy... O, jest ktoś w tawernie. W gospodzie. Chodźmy do Gustawy. Okej. Dobra, sprzedajemy. Teraz tak. No, tak jak mówiłem, miedziane noże 55, okej, okay, więc ja tutaj od razu je pyknę. Jeden sobie zostawię. Albo nie. Albo nie. Rozmyśliłem się. Dobra, to. Dalej, co tam jeszcze mieliśmy z miedzianego? Miedziana motyka 55. Proszę bardzo. I miedziana siekiera 90. No. Miedzianych strzał nie będę sprzedawał. Po 4,5 są. Tak jak mówiłem. Chociaż z drugiej strony, dobra, walić to. Sprzedaję te strzały ze względu na fakt, że skoro mogę ogarniać temat z punktu widzenia bełtów, goodbye. To nie potrzebuję miedzianych strzał. Te! Ruchę kluchę, leniwe! Wadza na pogonie. Chciałbym sprawdzić, słuchajcie, jedną rzecz, bo bardzo mnie ona interesuje, aczkolwiek nie wiem, czy ja w tym warsztacie jestem w stanie to zrobić. Nie, dupa. Nie jestem w stanie. Kuźwa, trzeba wrócić do osady. A zresztą i tak trzeba wrócić z racji faktu, że robi się już ciemno. Także idę na przełaj. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze jedną rzecz sprawdźmy.
by tu nie trzeba przypadkiem czegoś naprawić, bo to wiecie. Naprawianie. Źwa się wystraszyłem. Naprawianie. Nie, no tutaj wszystko jest w pożądalu. Wszystko stoi tak, jak stać powinno. Okej, gites. Dobra, ciśniem, słuchajcie, ciśniem. Tu się kusza zdecydowanie przyda. Przybyliśmy do wiochy. I teraz, słuchajcie, skoczymy sobie po glinę, bo chciałbym też sprawdzić jakby cenę glinianych rzeczy. Powinniśmy trochę tej gliny mieć, jeżeli tam okaże się, że jest jej za mało. No to ja wtedy będę w stanie tutaj odpowiednio zareagować, wystawiając jeszcze jedną, może dwie chatki wydobywcze. I przeniosę jakby część wydobycia kamienia tutaj do wiochy. Natomiast tam, gdzie są chatki wydobywcze, tam gdzie żeśmy sprawdzali, czy nie ma czegoś do naprawy, no to tam jest złoże gliny i tam obie te chatki mogłyby tylko i wyłącznie glinę wydobywać. Oczywiście, o ile nam się to będzie opłacało. Także zobaczmy. To do ciula. A to moje świnie, okej. Zobaczmy, co nam się tutaj opłaci i czy w ogóle coś się opłaci. Także ja mam odblokowane schematy. Ogarnijmy sobie tak, po jednej sztuce na razie, tak jak robiliśmy poprzednio. Glinianą misę. Zobaczmy, ile się tam robi. No dobra, na masową skalę to będzie dużo, bo to prawie 4 sekundy. Tutaj 2 sekundy gliniany kubek, to też zróbmy. I tutaj są 2 sztuki gliny potrzebne, tutaj 1 sztuka gliny, okej. 5 sekund gliniany dzban się tworzy i potrzebuje 3 sztuk gliny. Okej. Dobra, dalej. Gliniany kufel. 2 sztuki gliny i prawie 4 sekundy. Okej, dobrze. No niech będzie, niech będzie. I tutaj mamy dla odmiany glinianą butelkę. 5 sekund, 3 sztuki gliny. No to już jest sporo, to już jest sporo. Jak na masówkę. I gliniana fiolka, też 5 sekund, 1 sztuka gliny. To przynajmniej tyle, że oszczędzamy. No i za chwilę będziemy patrzyli, co z tego mogłoby się nadać do produkcji i sprzedaży. Dobra, zgaśnę te pochodnie, bo i tak wchodzimy do menu. I teraz tak. A można alfabetycznie? No, dupa, nie można. A szkoda. A w ten sposób? No też nie? No co do ciula. Ciekawe. Ale dobra, mamy glinianą butelkę. Będzie za 20. Misa za 15. Dzban za 20. Kubek za dychę. Kufel za 15. A jeszcze fiolka. Za 10. Marnie to wygląda. Naprawdę marnie to wygląda. No to w sumie tak de facto to butelka i dzban. To mnie interesuje. Butelka i dzban. Okej. To sprawdźmy jeszcze raz. Butelka 5 sekund i tyle samo dzban. Natomiast tutaj 3 gliny i też 3 gliny. Dobra, zrobię, co mi tam szkodzi. Niech on sobie to, słuchajcie, ogarnie. Natomiast my dalej będziemy działali, nie? Mamy kolejny dzień, moi drodzy. I pomyślałem sobie, że ze względu na brak jakichś takich ważniejszych zajęć w obecnej chwili, to przelecimy się do Gostowi, do Dagoberta, i zobaczymy, jakie on ma sadzonki. A to ze względu na fakt, że potrzebuje w końcu ogarnąć sytuację z sadem, bo traktuje to jakoś tak strasznie po macoszemu i w rezultacie nie wiem, dlaczego jakoś tak wyszło. Nie to, żebym czekał na jakiś odpowiedni moment i tak dalej, tylko po prostu jakoś tak wyszło. No i tak teraz przechadzałem się, patrzyłem, co tutaj jeszcze można byłoby zrobić, no i generalnie to miejsce podsady rzuciło mi się w oczy. A zatem biegnę do Denicy, no i będziemy tutaj ogarniać temat. Tylko, oho, już tu ktoś kaszle, już jakieś grypsko dopada. Aha, gościu, a ty co żeś się do Gobercik schował, co, misiu? Ja bardzo dobrze.
A, twoje wansy nigdy cię nie rozczarowały. Dobra. Jak chodziłem kiedyś do szkoły, to moje wansy też mnie nie rozczarowały, póki nie przemokły. Dobrze. W porządku, zobaczmy. Sadzonka chmielu. Orzesz ty, synku. Coś mi się wydaje, że chyba zrobiłem za duże pola nasady. Ale nie, no dobra, spoko. Ogarniemy. Ogarniemy. W sumie to... Ty gdzieś się wybierasz, mistrzu, czy możesz poczekać? Zobaczmy, czy jestem w stanie zobaczyć sad. Sad, jakie ty masz tutaj, ile tu ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I 25 sadzonek spokojnie tu wejdzie. Dobra, a tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli tu 16. Okej, okay, co ja bym chciał? 16. No jeżeli chodzi o chmiel, mogę spokojnie... Przestań gadać, kuźwa. Dobra, shut the fuck up. Jeżeli chodzi o chmiel... to on ma 13. Dobra, to nic. I tak to weźmiemy. Weźmiemy. To bardzo boli. To bardzo jednak boli. Okej, okay, ogarniemy 4. Jeśli chodzi o jabłoń, to możemy, załóżmy, ogarnąć 5. Wiśnie też 5. Śliwkę też 5. Okej. Okay. I grusze też 5. O ile tam mam już, tak na dobrą sprawę, to mam 4, tak? Raz, dwa, trzy, 4, bo chmiel to idzie na osobne pole, ale tutaj mam 4 i tak na dobrą sprawę, to co, to już będzie wsio? Chyba tak. Czyli po 5 takich drzewek, nie? Dobra, to jeszcze tej gruszy dokupię, bo być może później te gruszki jakoś nam tam się zwrócą. No, miałem sobie ponad 30 koła. To już jest przeszłość. Dobra. Goodbye, ci kuźwa. Zdzierco. Czekaj. Ile ty masz obecnie w portfelu, chłopie? Dobra, ponad 9 koła. Ty mi to wszystko zwrócisz. Co do grosza jeszcze dopłacisz do tego interesu. Zobaczysz. Ciśniemy. No i teraz to dopiero muszę się naprodukować, słuchajcie. I to bez kitu. Muszę się naprodukować i to tak zdrowo. No bo co? No kurde, no tak być nie może. No. Dobra, ciśnie, słuchajcie. Ogarniemy sobie zaraz te drzewa. I teraz pytanko brzmi, jak to będzie wyglądało, bo... Dziki, kurde? Aż tak się daleko wypuszczają skubańce? Bo ja nie pamiętam ogólnie, jak to wyglądało. Poprzednio, nie? Muszę sobie przypomnieć. Ale zobaczcie, kurde, jak to pięknie wygląda. Ja cię kręcę, zwłaszcza zimą. No zobaczcie, taka panorama, nie? Tutaj pola, pyk, nie? Super, super to wygląda. Podoba mi się. Okej. Okay. No. To teraz ciśniemy, bo miejsce na sady mamy aż na samym końcu. Lecąc od strony Denicy. No i teraz wypadałoby coś tu zrobić. Torba wymagana pod piątką. Ciach. Nie, pod szóstką, sorry. Okej, okay, i teraz tak. Najpierw zajmiemy się jabłonkami. To jest chmiel, dobra, to później. Jabłonie. I... Pyk. Okej. Okay. I... Dobra, kolejne. I... No co ty pierdzielisz, no chopie. Dobra. I tutaj następne drzeweczko. No i tutaj kolejne. Dobra. I tu będą jabłonki. W porządku. To teraz grusze. Nie, grusze nie. Grusze na samym końcu ogarniemy. Tu jabłonki, tu grusze, to tutaj śliwy. Niech będą. A, to... Uważnie, aż takie odstępy wielkie są? Niech i tak będzie. No,
Dzisiejszy odcinek, proszę Państwa, poświęcony jest sadownictwu. Więc sadownictwo będzie takim, można powiedzieć, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka. Natomiast dalej co my tam mamy? To była śliwa, teraz wiśnia, okej. Czyli wiśnia. No i spoko. Później, właśnie, może ktoś z was już, słuchajcie, ogarniał tutaj temat owoców, posiada sad i orientuje się, ile czasu to badziewie teraz będzie rosło, bo może to też jest wydłużone. Jak to jak... Aha, mam gruszę, dobra, bo ja tam zero zobaczyłem i się trochę lekko wystraszyłem. No, puść mnie. Bo jak pamiętamy, to w poprzednim sezonie to sporo żeśmy czekali na te drzewa. I tak de facto... To później no niewiele z nich zrobiliśmy tak naprawdę, bo już się sezon kończył. No zobaczymy, jak będzie tu. W każdym razie trochę się zgapiłem, bo jeżeli bym ogarnął to dużo, dużo wcześniej, to tak na dobrą sprawę mielibyśmy to już z głowy. Okej, no i tutaj chmiel, ale chmiel to zacznę sobie od tej strony. Tutaj będą cztery pola. Chmieluś. Oczywiście później ja to dokupię, jeżeli chodzi o chmiel, to dokupię resztę, żeby tam, wiecie, rozpędziłem. Żeby mieć tego więcej, tak? Bo piwko będziemy tworzyć i tak dalej. No ale jak na razie, no to sami widzicie, ile to kosztuje. W związku z powyższym trzeba jakby mierzyć siły na zamiary. Dobra, to byśmy mieli. Co tam dalej? Bo w tym sezonie to nic tutaj nie ogarniemy, a zobaczmy, jak stoimy z nawozem. Jak my tu stoimy w ogóle z nawozem? Proszę mi pokazać nawóz. Gdzie jest nawóz? Nawóz, nawóz, nawóz. 114 sztuk. Nie, no to jest zdecydowanie za mało. Gnoju jest dużo. Więc sobie od razu mogę to ogarnąć. 300 sztuk na początek. To wyjdzie 150 gnoju. Okej. Znowu się upaćkam, kuźwa, tym gównem. I znowu będzie się trzeba myć, no. To jest jakaś chora akcja. No ale dobrze, słuchajcie, no jak mus, to mus. Pan gnojowy zabiera się za robotę, proszę bardzo. Nudy, nudy, nudy. A jak są nudy, to trzeba sobie znaleźć coś do roboty. No i oto właśnie tu sobie znalazłem. Pamiętacie, jak mówiłem, że chcę przetestować wejście z boku? No to przetestowałem. Znajduję się z drugiej strony. W sumie zastanawiam się, czemu nie dałem po tamtej stronie, ale później sobie uprzytomniłem, że przecież tutaj dom ma okno, więc tak trochę lipa. Więc tutaj wejście jest z tej strony i to będzie taki mały PGR-ek, taki kołchozik taki. No, tak czy siak... Mieszkańcom ma się tu podobać, nie wiem jak oni to zrobią, ale ma im się podobać, bo jak nie, to do swidania. I mogą szukać miejsca w innej wiosce. Tak czy inaczej, no przygotowuję ten dom faktycznie tutaj pod hodowlę krów. Będzie trochę miejsca. Zresztą tam widać, bo zagrodę planuję zrobić gdzieś mniej więcej o tak, o. Tam jak kropkę widać, o tak? O, równo z tamtą linią stodoły. Więc myślę, że tyle miejsca krowieczkom wystarczy, no a jak tam nie wystarczy, no to będziemy myśleć. Martwi mnie tylko jedna rzecz, to co niektórzy z was piszą w komentarzach, a mianowicie, że wam zwierzęta przechodzą przez płoty, przez bramki, nie? No... Ja tutaj sprawdzam cyklicznie, jak to... ty się, kuźwa, rozbuchałeś. Słuchajcie, 4, 6 to 10, 16... 16 kamieni? Tak, 16 kamieni jeszcze. Ja cyklicznie sprawdzam, ale świnie siedzą w środku, kury siedzą w środku, także u mnie nie ma tragedii. U mnie nie wyłażą. Nie wiem, co się u was dzieje, że wychodzą.
Natomiast u mnie jest spokój. No i chyba o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Tak czy inaczej, no my tutaj ogarniamy temat. Kamienia jest od groma i o to właśnie mi chodziło. Ja mówiłem 16, tak? Kuźwa, ja i moja pamięć. Genialna. Wspaniała wręcz. Jest spoko. Śnieg chrzęści pod butami. Więc dobrze jest, słuchajcie. Natomiast no tutaj dom będzie ukończony. Będzie można kolejnych zwerbować do nas. Tylko jeszcze nie teraz, bo akurat ten dom no, będzie odblokowany w momencie, kiedy odblokujemy stajnię. A stajnię odblokujemy wtedy, no, kiedy tam dolewelujemy, nie? W uprawach, tam w gospodarce. Zobaczmy dokładnie, jak to wygląda. To wygląda tak, że odblokujemy najpierw stodołę tieru drugiego. I tu już nam stosunkowo niewiele brakuje, więc liczę na to, że po wiosennych zbiorach to już tutaj łapniemy te stodołę i byłoby fajnie. Natomiast stajnie, no to jeszcze w zaokrągleniu wzwyż 1300 punktów potrzebujemy. Też do ogarnięcia. Ach, tu obora dopiero. Aha, czyli stajnie my będziemy mieli prędzej niż oborę. A kuźwa. A tutaj pasieka, proszę bardzo, no to dobrze, okej, okay, magazyn żywności 3 i stodoła 3. No tak. No dobra, słuchaj ta, bo to, co mnie teraz czeka, to raczej już was nie zainteresuje, a to ze względu na fakt, że potrzebuję odzyskać pieniądze od Dagoberta, które w bezczelny sposób mi zabrał za sadzonki. To znaczy on uważa, że postąpił słusznie. Ja uważam, że to powinno być w ramach darowizny dla biednego sołtysa, wiestniaczka, który tutaj ogarnia temat. W związku z powyższym, po pierwsze, zobaczmy ile fiolek mamy drewnianek 320. To oni się kuźwa wyrabiają całkiem nieźle. Te moje gamonie tutaj. No dobrze, to spoko. Drewno opałowe strasznie szybko schodzi, ale to tak migomatem normalnie. Bo było ponad 220, już jest 154, ja nie wiem co oni tu kuźwa robią z tym. No tak czy siak wezmę sobie kłody i będę dziergał tutaj te fioleczki. Natomiast wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka, zostawcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało oczywiście, a jeżeli się nie podobało to łapki w dół. No i co? No i zapraszam na naszego Discorda Medieval Dynasty Polska. Link, zaproszenie macie w opisie. Zachęcam do subskrypcji kanału. I jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.